Na stromych zboczach Świętej Góry Agung w sercu Bali znajduje się jedno z najważniejszych duchowych miejsc w Indonezji. Świątynia Besakih, znana również jako Matka Świątyń. Świątynia Besakih została założona ponad 1000 lat temu. Jest najstarszym i najważniejszym kompleksem świątynnym na Bali. Według legendy świątynia powstała w miejscu, gdzie święty mędrzec znalazł spokój i duchową harmonię. Kompleks składa się z 23 oddzielnych świątyń, z których każda ma swoje unikalne znaczenie. Yeah, this is the temple, the first one to build, like the was built from the 8th century. From the 8th century, like the 1,200 years old, the temple. Right. Yeah, this is the name of the temple. We call it Pura Basukyan Pusah Jagat. Uh-huh. Pura, Pura is mean the temple. Right. Basukyan mean the safety, like the lucky temple. Uh-huh. Jagat is mean that place, like the islands. Okay. Yeah, this is the temple, it's barricaded god of dragon. We call it Basuki. Basuki. But the temple is not still original. Like all the temple been the renovation. The renovation with this thing, with the black lapa. Uh-huh. Like the lapa stone, the coming from the volcano, from the Agung Mountain. Right, yes. Like before the Mountain Agung, like the been eruption. Yeah. Like the last one from the 1963. Okay. From the 1963, like the big eruption, but temple is not damaged. Right. This is the lucky temple. See like the two dragon? Right. Like the dragon statue symbolizing like the guardian. Just for the protection of the temple. Okay. Yeah, example when the big ceremony, like the statue, the copper with the sarong. Give sarong like this one, like the black and white. Yes. Black and white that symbol like the good and bad. Uh-huh. Like the yin and yang. Uh-huh. Yeah, like the good spirit, like the bad spirit. Yes. Because only the big ceremony. Normal is not the decoration. Świątynia Besakih jest przykładem tradycyjnej balińskiej architektury, pełnej symboliki i duchowego znaczenia. Bramy prowadzące do świątyni symbolizują przejście między światem zewnętrznym a duchowym. Wieże Meru o różnych liczbach poziomów poświęcone są różnym bogom i duchom. Centralnym punktem kompleksu jest Pura Penataran Agung, świątynia poświęcona Trimurti, Brahmie, Vishnu i Shivie. Yeah, because like inside we have like the Hindu Trimurti. Like yeah. Brahma, Shiva and Vishnu. Yes. Yeah, Brahma like the creator, Shiva destroyer, Vishnu like protection. Like a fire, wind and water. Świątynia Besakih jest nie tylko miejscem kultu, ale również miejscem życia duchowego Balińczyków. Każdego roku odbywają się tutaj liczne ceremonie, podczas których pielgrzymi z całej wyspy przybywają, by oddać cześć Bogom, złożyć ofiary i prosić o błogosławieństwa. Najważniejszym świętem jest Galungan, kiedy dusze przodków odwiedzają ziemię, a wierni składają im hołd. Świątynia Besakih z jej bogatą historią, mistyczną architekturą i duchowym znaczeniem jest symbolem trwałości tradycji i głębokiej wiary mieszkańców Bali. To miejsce, które przyciąga zarówno wiernych, jak i podróżników szukających zrozumienia duchowej esencji tej magicznej wyspy. Like the clan of the temple, like the royal family. Ah, okay. Yeah, like the small temple. Yeah. But this is like the new the renovation. But like when the big the ceremony in the temple, like the one day more than 3,000 people to pray here. Oh wow. Yeah, because this is like the Hindu temple. Okay. But usually like the temple open for everybody, open for all of religion. Yes. Like Catholic, Christian, Buddhist that love to praying in the temple. Okay. Yeah, because even like a different religion, God at the side. They're okay. Everywhere we have the God. But I the see. People must to bring like offering, have like the Balinese dress. Okay. Yeah, like the human, use like one sarong and then get the dress and then with the white color. Ah. Yeah, we call it kebaya. Okay. Yeah, when the people to doing like a praying, you must to sit down like on the floor, like on the ground. Uh-huh. And then when they finish praying, like the one man yeah. standing there, that to give like holy water. The first time to give like on the top, on the head. Yeah. Yeah, the second time, like the double hand, and then we drink it. Like they drink the three times. Okay. The last time, like the washing the face. Right, yeah. Yes. And at the end, to give like the holy rice we keeping here.
I saw that yes, sentence. Like the holy rice, the symbol of prosperity of the god, like for blessing, for good luck, for everything. And yeah, the water, like, is that for purification? Yes, like for blessing, yeah, for everything. Like all of them to bring inside the temple to bring like basket. Uh-huh. Basket, we use like offering, like this one. This is like the small offering. Yes. In Bali, we call it chanang. Chanang. Yeah, chanang, we use like the many different flowers. Yeah. We have like the white, like the yellow, like white, like the green. Mm-hmm. Because like the every color, we have the meaning. Like the red color, we are praying for Brahma God. Right. Yeah, Brahma, like the God of the Creator. Yeah. Yeah. It's like statues. In Bali, we call it Dwarapala. Dwarapala. Yeah, dua is mean the two. Pala, uh-huh, like the guardian of the temple. Fajna sprawa. Wejście 22 zł, ale w tym jest sarong. Jeśli nie macie ze sobą jakichś ciuchów do zwiedzenia, to darmowy jakby jest sarong. I również przewodnik. Ja miałam bardzo fajnego, który mówił całkiem nieźle po angielsku. Więc całkiem sporo się dowiedziałam o tej świątyni i o zwyczajach. Tutaj 24 będzie jakieś święto, dlatego wszystko jest tak kolorowo udekorowane. No ogólnie bardzo, bardzo polecam. To jest największa i najstarsza świątynia na Bali. Jest fajnie zorganizowana, ponieważ nie wpuszcza się turystów do samych świątyń. Tutaj to jest kompleks tak naprawdę świątyń, budowanych od VIII wieku. I do tych świątyń, one są cały czas jakby czynne i aktywne, do tych świątyń się nie wpuszcza turystów. Oni mogą wystawić tylko rękę, ewentualnie zrobić zdjęcie w ten sposób, czy nagrać wideo. To jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, bo jakby w ten sposób jest to miejsce, które jest ciągle zachowane jakby dla lokalsów. Zachowuje swoją jakby pierwotną funkcję, tak? Świątyni. Do której można przyjść i się pomodlić, czy złożyć dary.